Kiedyś już miałem Burberry Touch, ale wydaje mi się, że chyba to była próbka 1 ml. Być może miałem setkę, ale wtedy setka coś mi nie podchodziła. Zauważyłem, że mam pecha co do kupowania perfum w większych gabarytach, dlatego że one często były coś nie tak było z zapachem, nie tak jak ludzie pisali na fragrantice na przykład albo na Parfumo. Burberry Touch 30 ml kupiłem bodajże za 60 zł. Niecałe 60 zł, no. Promocja była akurat. Co można o nim powiedzieć? Jakbyście sobie przeczytali na fragrantice, to jest korzenny, świeży, ozonowy, piżmowy, wodny zapach z nutą drzewną, pudrową, zieloną. W składzie jest. Co tam jest? A, przede wszystkim został stworzony przez Jean-Pierre Betouard. To się chyba tak czyta. Betouard. Pracował w firmie Niche. Już nie pracuje z tego, co sprawdzałem, bo ostatni zapach jest z 2012, który zrobił. On chyba zmarł z tego, co sprawdzałem. Musiałbym teraz zerknąć. Zauważyłem, że często jest ciężko znaleźć informacje na temat perfumiarzy. Na przykład kojarzycie Harry'ego Fremonta, Harry Fremont z firmy Niche. No to on od 2-3 lat już nic nie wydaje i nie mogę znaleźć żadnej informacji, co on robi. Więc o tym perfumiarzu Jean-Pierre Betouard też nie mogę znaleźć. Burberry Touch ma liście fiołka, dzięgiel, mandarynkę, nuty serca to jest biały pieprz, cedr i gałka muszkatołowa. Nuty bazy to białe piżmo, fasolatonka i wetyweria. Te nuty pieprzu, gałki muszkatołowej, cedru oraz wetyweri nadają bardziej męskiego, poważniejszego wydźwięku. Natomiast liść fiołka razem z mandarynką i białym piżmem, które jest bardzo mocno wyczuwalne, i delikatnie fasolatonka nadają takiej ozonowości domieszkowaną słodkością. Ludzie porównują do różnych zapachów te Burberry Touch, ale raczej bym nie porównał do żadnego. Na pewno nie do Moschino Uomo albo do Crisia Pour Homme, też nie. Po prostu to jest coś, co nie będzie kojarzone z innymi zapachami. On ma no taką nutę. Na pewno będzie ładny i w tej cenie. Zresztą wiecie, że Burberry z reguły robi troszeczkę poważniejsze zapachy, pasujące pod brytyjski styl, ale ten taki old schoolowy, taki, że goście chodzą w garniakach po Cambridge. Ten też tak pasuje. Czyli dla gościa, który chodzi po Cambridge w upalny dzień, bo na ten okres nadaje się Burberry Touch. Nastawiony na cieplejsze dni. Uniwersalny. Może być i na spotkania poważne, i na zwykłe pogaduszki, wyjście do sklepu, cokolwiek. Jeżeli mieliście z nim do czynienia, zostawcie komentarz. Ja specjalnie zamówiłem 30, bo wiedziałem, że sobie zostawię, bo teraz coraz mniej zapachów odsyłam z racji tego, że już przetrzepałem te, które były bardzo słabe, a te, które są lepsze, już mniej więcej orientuję się. Chociaż niektórym na nowo dawałem szansę i całkiem dobrze, że to zrobiłem. Zaraz powiem w następnym nagraniu. Dzięki za uwagę i trzymajcie się.